Jesteśmy pod szpitalem pediatrycznym w Bielsku-Białej. Kompleks budynków, które on obecnie zajmuje, zbudowano pod koniec XIX wieku, ale nie w celach medycznych, a wojskowych. Zbudowano je na koszary dla austriackiego wojska i tutaj też austriacka armia stacjonowała. Po 1918 roku, kiedy odrodziła się Rzeczpospolita, Bielsko weszło w skład państwa polskiego, zmienili się gospodarze tych budynków, do koszar wprowadziło się Wojsko Polskie. Konkretnie stacjonował tutaj 3. Pułk Strzelców Podhalańskich, jednostka znana z tego, że była bardzo ładnie umundurowana, uchodziła za jedną, w ogóle oddziały podhalańskie uchodziły za jedne z najładniej umundurowanych oddziałów II Rzeczpospolitej. W 3. Pułku Strzelców Podhalańskich między innymi służył Stanisław Sosabowski, w czasie II wojny światowej dowódca Polskiej Brygady Spadochronowej, która brała udział w znanej operacji Market Garden. Służył tutaj także Aleksander Kunicki. W czasie okupacji żołnierz Armii Krajowej, człowiek, który no, był mózgiem zamachu na Franca Kutschera, kata Warszawy. 3. Pułk Strzelców Podhalańskich był jednostką bardzo mocno związaną z miastem i z regionem, ponieważ służyło tutaj wielu młodych chłopaków z Bielska i z okolic. Jednym z takich poborowych tutaj właśnie z naszej okolicy był Antoni Mizera z miejscowości Dziedzice, który do koszar 3. Pułku Strzelców Podhalańskich trafił na początku 1939 roku. Antoni Mizera przed służbą wojskową był zapalonym sportowcem, konkretnie lekkoatletą. Uprawiał zresztą biegi średnie i to z powodzeniem, był m.in. mistrzem Śląska w biegu na 1500 metrów. Jego marzeniem był udział w olimpiadzie planowanej na rok 1940. W jednostce Antoni Mizera nie zapomniał o swoim sportowej pasji. Jeden z kaprali również był lekkoatletą i przejął funkcję trenera. Pod jego okiem doskonalił swoje umiejętności biegowe. Przydały mu się one w bardzo praktyczny sposób. Pewnego razu w Katowicach odbywały się zawody między czterema pułkami, zawody lekkoatletyczne. Swoją drużynę wystawił też 3. Pułk Strzelców Podhalańskich i między innymi dzięki dobremu biegowi Antoniego Mizery Bielski Pułk te zawody wygrał, co oczywiście wzbudziło wielki entuzjazm jego dowódcy, kiedy żołnierze zawodnicy stanęli przed swoim dowódcą ze zdobytym w Katowicach pucharem. Ten napełnił ten puchar alkoholem i kazał wszystkim wznieść toast za zwycięstwo. Antoni Mizera jako sportowiec, abstynent, pozwolił sobie na uwagę, że sportowiec nie pije, ale wtedy jego dowódca w takich krótkich, dosadnych, żołnierskich słowach wytłumaczył mu, że za zwycięstwo sportowe z dowódcą toast wypić trzeba. We wrześniu 1939 roku Antoni Mizera razem z kolegami z 3. Pułku Strzelców Podhalańskich zajął obronną pozycję, która wzniesiono na zachodnich rubieżach miasta. Były tam bunkry betonowe, okopy, stanowiska karabinów maszynowych. Spodziewano się po prostu nadejścia Niemców od strony Cieszyna. No, sytuacja na froncie sprawiła, że Podhalańczycy opuścili tą pozycję bez walki. Po prostu niemieckie oddziały pod Pszczyną przełamały polskie pozycje. Groziło im okrążenie. Trzeba się było wycofywać na wschód. Antoni Mizera w czasie dalszych walk dostał się do niemieckiej niewoli. Uciekł z niej i przeżył okupację, mieszkając w rodzinnych dziedzicach, między innymi pracował w kopalni Silesia.